Każdy z nas miał choć raz w swoim życiu katar. Nic przyjemnego. Zwiastował przyjście kolejnych problemów ze zdrowiem. No właśnie, zwiastował. Infekcja nosa może wiele zdradzić, co dzieje się dokładnie w twoim organizmie. Dowiedz się, jaki kolor wydzieliny powinien wzbudzić twoją uwagę, a który jest zupełnie nie zagraża twojemu zdrowiu. Pierwszy katar śluz przeźroczysty oznacza, że jesteś zdrowy. Każdy z nas codziennie czyści nos właśnie z delikatnego, przeźroczystego śluzu. Spokojnie. To on odpowiada za utrzymanie błony śluzowej nosa odpowiednio nawilżonej. To on także chroni twój organizm przed brudnym powietrzem, wirusami i bakteriami. Aby nasz organizm mógł go produkować, pamiętaj, wypić dużo wody i dbać o nawilżenie powietrza. Drugi katar śluz biały oznacza odwodnienie lub alergię, może także zwiastować początek przeziębienia lub zwiastować stan zapalny. Śluz z przeźroczystego zienia się w biały, ponieważ traci on swoją wilgotność. Trzeci katar śluz zielony bądź żółty. Jeżeli występują te dwa kolory, oznacza to, że twój organizm stara się walczyć z chorobą. Skąd zatem biorą się te kolory? Duża ilość białych krwinek przybywa z pomocą w walce z chorobą. Gdy umierają, pozostawiają zielony kolor enzymu, a on zabarwia śluz. Cztery katar śluz złoty i lepki. Brzmi bogato, ale śluz w tym kolorze nie zwiastuje niczego dobrego, często jest oznaką grzybiczego zapalenia zatok. Jeżeli taki właśnie występuje u ciebie, koniecznie umów się na wizytę u lekarza. Piąty katar śluz czerwone to nic innego jak krew. Twoje naczynia krwionośne są popękane, dlatego one barwią śluz. Dlaczego zatem pękają? Możesz mieć zbyt suchą śluzówkę nosa. Szósty katar śluz czarny. Mogłeś nabychać się bardzo zanieczyszczonego powietrza, może także oznaczać grzyby lub przewlekłe zapalenie zatok. Jeżeli ten kolor występuje u ciebie, koniecznie skontaktuj się z lekarzem. Teraz już wiesz, który kolor śluzu może budzić twoje obawy, a który jest całkowicie naturalny i potrzebny. Czy któraś im